aż dotąd nie prosiliście o nic w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 24 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: potrzebujesz mnie w każdej chwili. Świadomość tego jest twoją największą siłą. Jeżeli dobrze wykorzystasz to, że jesteś w potrzebie, możesz bardzo się do mnie zbliżyć. Ale musisz uważać na pułapki, do których należą rozczulanie się nad sobą, dawanie za wygraną i absorbowanie własną osobą. Twoja nieudolność oznacza nieustanną konieczność wyboru. Albo całkowicie zdasz się na mnie, albo popadniesz w rozpacz. Pustka, którą w sobie czujesz, zapełni się albo moją obecnością, albo problemami. Niech twoja świadomość skupi się na mnie przez nieustanną modlitwę. Zanoś mi krótkie, proste modły płynące z potrzeby chwili. Powielokroć wypowiadaj moje imię, aby przypomnieć sobie o mojej obecności. Proś, a otrzymasz, aby radość twoja była pełna.